Kto stoi za Instytutem Ordo Iuris? O tym opowiada najnowszy film Łukasza Karpiela, a o tym, jaki ten film ma znaczenie i jak odkłamuje lewicową propagandę, będę rozmawiał z Ewą Rowińską. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie W imię zasad, który dedykowany jest Instytutowi Ordo Iuris. A dzisiaj moim gościem pani Ewa Rowińska, dyrektor do spraw wydawnictw i konferencji naukowych Kolegium Intermarium. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Będziemy rozmawiać dzisiaj przede wszystkim o filmie, jaki powstał na temat Instytutu Ordo Iuris, filmy produkcji PCH24 w reżyserii redaktora Łukasza Karpiela, Ordo Iuris, kto za nimi stoi. Film, który pokazuje, kto stoi za Ordo Iuris, a można się dać zaskoczyć, przynajmniej jeżeli jest się uformowanym przez taką lewicową propagandę odnośnie Instytutu Ordo Iuris. O tym właśnie będziemy rozmawiać, a także o Kolegium Intermarium, czyli wielkim projekcie akademickim, który wyszedł z Instytutu Ordo Iuris i który ma za zadanie przekształcić życie akademickie w Polsce i Europie. Oby tak się stało, o tym będziemy rozmawiać, a ja na początku zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać zarówno Instytut Ordo Iuris i Kolegium Intermarium, jak i naszą telewizję. Gdy idzie o Instytut i Kolegium, wszystkie informacje na stronach tych instytucji, a gdy idzie o naszą telewizję, wszystko jest rozpisane pod tym nagraniem. Pierwsze pytanie, pani dyrektor, czy widziała pani film o Instytucie Ordo Iuris? Oczywiście, ledwo się pojawił. Byliśmy wtedy w drodze na wesele naszych znajomych. I mieliśmy czas, żeby sobie jeszcze w samochodzie obejrzeć ten materiał. Oczywiście wiedzieliśmy wcześniej o realizacji. Ja z ogromną radością przyjęłam ten pomysł i bardzo mi się podoba ten film. Nie będziemy zdradzać jego fabuły, jego treści, ale można jednak odpowiedzieć na pytanie, kto za nimi stoi. W takim razie, kto stoi za Instytutem Ordo Iuris, jak ten film pokazuje? No właśnie, bardzo się cieszę, że ten film przede wszystkim pokazuje prawdę o Instytucie. Nie tylko to, kto za nami stoi, ale też przede wszystkim opowiada o tym, co tak naprawdę robi na co dzień Instytut, czyli ludzie, którzy tam, tacy jak ja, którzy pracują w Instytucie. I to bynajmniej nie jest walka z Gazetą Wyborczą od rana do nocy. Bynajmniej. Nasza uwaga przede wszystkim skupia się na pomocy. I to, co nas wyróżnia, to nie jest tylko pomoc w formie porad prawnych. I to też ten wątek fajnie pojawia się w filmie pana Łukasza. Ponieważ my idziemy dalej. Jest wiele instytucji, które pro bono udzielają takich porad, ale my idziemy dalej. My w sytuacji, kiedy rodzina nie może pozwolić sobie na to, żeby w jakiejś sytuacji kryzysowej opłacić sobie proces prawników, my mamy wielu prawników, którzy z nami współpracują i całe takie procesy przeprowadzają. Przede wszystkim pomagamy rodzinom, najczęściej rodzinom wielodzietnym, które, co jest totalnie absurdalną sytuacją, najczęściej są atakowane, wydawałoby się, tylko ze względu na to, że są wielodzietne. Brane pod lupę jako patologia. Tylko ze względu... Tak po prostu z góry, z marszu. Musi być patologia, bo tak, jest dużo bo dzieci. Tak, bo jest dużo dzieci. Co jest po prostu, co jest straszne i co też jakby pokazuje, jaka jest mentalność. My oczywiście chcemy to zmieniać, dlatego bardzo chętnie pomagamy takim rodzinom, gdzie często występuje zagrożenie ograniczenia praw rodzicielskich. Wydawałoby się, że z powodu jakiegoś ubóstwa, tak, czy trudności materialnych. Czyli państwo zamiast wspierać takie rodziny, woli takie dzieci zabrać rodzicom i wiadomo, co się dzieje. Przecież jeśli te dzieci są umieszczane w rodzinach zastępczych, to państwo płaci dużo większe pieniądze, a skutki psychologiczne dla takiej rodziny, dla tych dzieci są przecież opłakane. Więc my tutaj stoimy oczywiście na straży wartości rodziny i dlatego bardzo chętnie bronimy tych rodzin. No ale to nie tylko to, bo działamy też właśnie na takiej arenie społecznej, politycznej, gdzie
Piszemy projekty ustaw, organizujemy inicjatywy obywatelskie, no i także na arenie międzynarodowej angażujemy się w różne spory międzynarodowe, piszemy amikusy do Trybunału w Strasburgu, do Komisji Europejskiej, do eurodeputowanych wysyłamy memoranda, bardzo jakby aktywnie się włączamy i mamy odzew, że te materiały, które przygotowujemy, są bardzo cenne, bo piszą to nasi specjaliści i to są bardzo wartościowe, cenne materiały. Naświetlamy różne problemy i pomagamy decydentom w wyrabianiu sobie odpowiedniej opinii. I stoimy też na straży praw człowieka i tego, żeby nie były one fałszywie przekształcane. A co do tego, kto za nami stoi. No właśnie, ja zawsze... bo wydaje się, że jakieś wielkie, ciemne siły, gdzieś ogólnoświatowe, może Putin, no takie oskarżenia się ciągle pojawiają. Dokładnie, tak, no, chyba nie więc, jest. Dobrze by było, bardzo by mi zależało na tym, żeby ten film się rozszedł i żeby jak najwięcej osób zobaczyło, także osób z tej strony ukształtowanej, tak jak pan redaktor powiedział, przez te lewicowe środowiska, przez tę lewicową propagandę, ponieważ ja wierzę, że jesteśmy reprezentantami, przedstawicielami tak zwanych zwykłych, normalnych ludzi, którym zależy na takich właśnie tradycyjnych, ale normalnych wartościach. Świat naprawdę idzie w taką stronę, że zaczyna to być wszystko do góry nogami wywracane, że wartości uznawane za normalne są w tej chwili przedstawiane jako skrajne, fundamentalistyczne, radykalne, czy wręcz agresywne, co jest totalnym absurdem i nieprawdą. Jesteśmy oskarżani o to, że popieramy przemoc. No więc myślę, że jesteśmy właśnie przedstawicielami tych zwyczajnych ludzi, dla których tradycyjne i nie tylko chrześcijańskie, ale właśnie takie bardzo podstawowe, te obiektywne wartości, właśnie jak rodzina, jak dobro wspólne, jak wolność słowa, wolność debaty. Jesteśmy przedstawicielami właśnie takich ludzi. I to właśnie takie osoby nas wspierają. To, o tym też jest mowa w filmie pana Karpiela. Opowiada o tym nasza dyrektor fundraisingu. Co jest dla mnie niesamowicie wzruszające, że my mamy bardzo wielu darczyńców, którzy wpłacają na nas małe kwoty. I my się jakby, czy oni czują, że nawet ta mała kwota ma sens i chcą nas wspierać, tak? Czasami to jest tak zwany wdowi grosz, ale ponieważ tych grosików jest bardzo dużo, bo to jest ogromna po prostu rzesza ludzi, która za nami stoi, no to jakby zbiera nam się ta kwota, żeby Instytut mógł naprawdę prężnie działać. Oprócz, jeśli mówimy o jakichś siłach zewnętrznych, to mogę powiedzieć, że oprócz darczyńców z Polski jest to Polonia zagraniczna, czyli to są Polacy, którzy obserwują sytuację w Polsce, którym też leży po prostu na sercu dobro Polski, chociaż nie mieszkają, to też są często osoby, które widzą, jakie zmiany zaszły na Zachodzie i dlatego nas wspierają, bo chcą uchronić Polskę przed tymi negatywnymi zmianami, skutkami, konsekwencjami. I takie zagraniczne wsparcie to jest dobre wsparcie, nie od Sorosza, tylko od Polaków z zagranicy. Dokładnie tak. Dlatego to są naprawdę osoby, no to są osoby prywatne, których jakby też chronimy dane osobowe, tak? Cieszymy się. Ja myślę, że to są osoby, które czują, że w ten sposób mają realny wpływ na rzeczywistość. Że jeśli same nie mogą się zaangażować jakoś w życie społeczne, bo ich osobiste życie na to nie pozwala, to przez to, że wspierają nas,
czują, że są częścią tego dzieła. Zresztą my naszych darczyńców do tego zapraszamy. Spotykamy się z tymi, którzy oczywiście chcą z nami zawierać jakieś bliższe relacje. Mamy krąg przyjaciół, do tego kręgu serdecznie zapraszamy. Zapraszamy po prostu do naszego biura, bardzo chętnie właśnie się spotykamy, zawiązujemy te relacje, żeby poczuć, że naprawdę my zapraszamy do tego wspólnego dzieła i żeby, że można być jego częścią. Film poświęcony Instytutowi Ordo Iuris kończy się wątkiem Collegium Intermarium, a więc tej chyba najważniejszej dzisiaj inicjatywy Instytutu Ordo Iuris, a przynajmniej największej, najbardziej głośnej, która ma naprawdę wielkie zadania, bo przecież to jest zadanie zmiany wpływu na życie uniwersyteckie, bardzo zmarksizowane, by tak rzec, i w Polsce, i w Europie. Dlaczego Collegium Intermarium, w którym pani odgrywa naprawdę dużą rolę, jest tak istotny i no, wiążemy z nim ogromne nadzieje? Co jest takiego wyjątkowego w Collegium? Ja myślę, że właśnie idziemy, Instytut idzie o ten krok dalej, czyli bardzo dużo jakby reagujemy na to, co się dzieje. Próbujemy, że tak powiem, ratować sytuację, próbujemy pomagać rodzinom, próbujemy wpływać na życie polityczne, społeczne. Natomiast doszliśmy do wniosku, że nawet ważniejszą rzeczą jest ta edukacja u podstaw. Tak? Dlatego Collegium Intermarium jako wielki projekt edukacyjny, akademicki, bo chcemy wpływać jeszcze bardziej na rzeczywistość. Chcemy kształtować nie tylko prawników, ale przyszłe elity polityczne, rządowe, samorządowe, takie osoby, które będą pewne swojego, będą ambitne, będą chciały właśnie wpływać na tę rzeczywistość. My teraz jesteśmy przedstawicielami tych osób, które często się czują przez mainstream zepchnięte do kąta, że jesteśmy gdzieś tam w tej mniejszości, że jest nas coraz mniej osób, które, dla których ważne są te wartości tradycyjne. My chcemy pokazywać, że to nie jest prawda i nie chcemy dać się zepchnąć do tego kąta, a teraz idziemy właśnie o ten krok dalej. Chcemy kształcić elity, które będą wpływały i nie tylko na życie w Polsce, ale właśnie wzięliśmy sobie cały region Intermarium, dlatego że jesteśmy historycznie, politycznie bardzo połączeni. Chcemy tę naszą współpracę tutaj jeszcze bardziej podkreślić i wzmocnić. Tak jak nasz rektor na filmie wspomina, to jest region bardzo doświadczony przez totalitaryzmy. My mamy tę wiedzę historyczną, wiedzę poprzez doświadczenie, które pomaga nam, żeby nie popełniać pewnych błędów, które chroni nas też właśnie przed tymi zmianami, które dzieją się na Zachodzie, ponieważ mamy zupełnie inną perspektywę i mamy świadomość, że jest potrzebna taka konsolidacja, że zupełnie inaczej wygląda obrona wartości, kiedy nie jesteśmy sami. Kiedy mamy świadomość, że to nie Polska jest jakimś tam zaściankiem Europy, ale że jest z nami wiele krajów. Naszym bardzo dużym partnerem są Węgry. Mamy tam bardzo dużo kontaktów. Natomiast prowadzimy współpracę z wieloma krajami i na Słowacji, i w Czechach, i na Ukrainie, w Rumunii, ale także poza regionem Intermarium. Stąd właśnie nasza kadra w kolegium bardzo międzynarodowa. Ponieważ także ze Stanów Zjednoczonych. Dokładnie, i ze Stanów, i z Francji, z Belgii. Z Niemiec. Mamy po prostu, znajdujemy po prostu osoby, które na całym świecie są specjalistami, są bardzo dobrze wykształceni i którzy razem z nami chcą zrobić coś nowego, ponieważ mamy świadomość, że nasz uniwersytet będzie inny. My tutaj stawiamy na indywidualność, na elitarność. Zależy nam bardzo na tutoringu. Przy tym jednocześnie wracamy do tych klasycznych wartości. Dobra, piękna i prawdy.
Chcemy właśnie wrócić do tej wolnej debaty i przede wszystkim naszych studentów chcemy uczyć takiego krytycznego myślenia. Nie chodzi nam tylko o to, żeby zdobywali wiedzę, ale żeby zdobywali umiejętności, żeby zdobywali tę prudencję, czyli zdolność wykorzystywania tej wiedzy w praktyce do właśnie takiego krytycznego, umiejętności krytycznego myślenia i oceniania rzeczywistości i do takiego śmiałego kreowania rzeczywistości. Mówiła Pani o tym wyjątkowym doświadczeniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pamiętam, że na inauguracji Kolegium Intermarium był obecny m.in. amerykański pisarz Rod Dreher, różnie się wymawia jego nazwisko, ale to jest człowiek, który przygotował niedawno książkę Live Not By Lies, Nie żyć kłamstwami, niedługo będzie wydana także w Polsce, a opowiada właśnie o tym doświadczeniu Europy Środkowo-Wschodniej pod dyktaturą sowiecką. I Rod Dreher przestrzega przed nową dyktaturą, przed nowym totalitaryzmem, który idzie razem z tym neomarksizmem. Czy ma Pani nadzieję, że Kolegium Intermarium może być takim reflektorem, można powiedzieć, który będzie rozświetlał ten mrok nowej dyktatury, nowego totalitaryzmu i ostrzegał po prostu Europę Zachodnią, świat zachodni przed tym, co się dzieje, tym, co nadchodzi właśnie na bazie tego doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dokładnie tak, dokładnie to jest nasze założenie i tutaj z Rodem Dreherem prowadzimy współpracę jak najbardziej. Rzeczywiście te jego intuicje są nam bardzo bliskie. On, który właśnie jest ze Stanów Zjednoczonych, ale bardzo dobrze poznał nasz region, zrozumiał tę mentalność. On teraz przez wiele lat mieszka na Węgrzech, więc jakby miał okazję się temu przyjrzeć. Właśnie podziela tę naszą opinię, jak bardzo nasza historia nas w pewnym sensie chroni. Oczywiście możemy wyciągnąć z tego właśnie dobre wnioski. Jak widać, no są osoby w Polsce, które potrafią zupełnie się z tym nie liczyć. Natomiast my mamy tego świadomość i chcemy bazować na naszych doświadczeniach i właśnie w taki sposób kształtować nasze kolegium, żeby było taką przestrzenią przede wszystkim wolnej debaty. Tak? Pokazywaniem tego, jakie są zagrożenia. Są na przykład oprócz naszego flagowego, oczywiście dziennego kierunku prawo, LLM, poświęcony prawom człowieka. Kolegium Intermarium ma ofertę przede wszystkim dla prawników, ale to się chyba rozrasta, już zresztą jest trochę szerzej pomyślane, bo nie można powiedzieć, że kolegium przecież ma kształcić się takie kontrrewolucyjnie uformowane elity nie tylko w tej dziedzinie prawa, ale także w innych dziedzinach. No dokładnie. Nasz pierwszy kierunek dzienny to jest oczywiście prawo i ruszamy z nim już od października. Natomiast już w tej chwili pracujemy nad kolejnymi kierunkami, jak zarządzanie czy pedagogika, bo to są te kierunki, które uważamy za podstawowe, jeśli chodzi o wpływ na rzeczywistość. Natomiast mamy już też od października bardzo szeroką ofertę studiów podyplomowych. I to, co je wyróżnia, to są autorskie programy tych studiów. To są studia, których nie znajdziecie Państwo nigdzie indziej, a jednocześnie studia bardzo, bardzo ciekawe i też bardzo potrzebne. Z jednej strony kilka kierunków, które są, nazwalibyśmy, takie bardzo specjalistyczne, jak na przykład zarządzanie w NGO. Jest na rynku bardzo szeroka oferta studiów z zarządzania, natomiast nie w NGO-sach, a my wiemy, że to jest bardzo specyficzna działka i bardzo potrzebna. My jako jeden z NGO-sów mamy tego świadomość i chcemy po prostu dzielić się naszym doświadczeniem. Oprócz tego mamy tutaj współpracę bardzo, bardzo szeroką. Udało nam się zgromadzić po prostu ekspertów z wielu dziedzin, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu NGO. To są także studia z zarządzania procesów zakupowych.
Czyli to jest coś więcej niż tylko zamówienia publiczne, które też są dostępne na rynku. My mamy autorski program, który daje coś więcej naszym studentom. To jest w końcu polityka rodzinna w samorządzie. Oczywiście to jest temat, który dla nas, dla Instytutu Ordo Iuris, co za tym idzie dla kolegium, bardzo ważny. Mamy świadomość tego, że to właśnie decydenci muszą być dobrze ukształtowani, muszą wiedzieć, jak kształtować tę politykę rodzinną, jak mogą wykorzystywać po prostu swoje stanowisko, żeby wspierać rodzinę. Więc to są takie studia bardzo, bardzo specjalistyczne i tutaj dla prawników też mamy nowoczesne metody dowodowe, czego też po prostu nigdzie indziej Państwo nie znajdziecie. Często prawnicy, pomimo studiów i swojego doświadczenia, nie zawsze potrafią się odnaleźć w języku, który jest stosowany przez biegłych. I te analizy przedstawiane w toku procesu są często dla nich niezrozumiałe, przecież mamy świadomość, że te analizy wpływają na jakiś ostateczny wyrok. Więc my tutaj udało nam się zgromadzić też specjalistów, którzy będą jakby doskonalić prawników w tej sztuce. Ale też mamy takie studia bardziej wszechstronne, jak Europa klasyczna. To jest kierunek, który właśnie pozwoli na bardzo wszechstronne, humanistyczne dokształcenie i tak samo jest kierowane do wszystkich osób po prostu, które mają ukończone jakiekolwiek studia. Nie jest tutaj absolutnie wymagany żaden kierunek humanistyczny. Dla wszystkich, którzy właśnie tę wiedzę humanistyczną z retoryki, ze sztuki debaty, ze sztuki klasycznej chcieliby pogłębić. To jest właśnie taki kierunek. I tak samo kierunek etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności. Z jednej strony to jest kierunek, który uprawnia nauczycieli, czyli jeśli przyjdzie nauczyciel na ten kierunek, on dostaje uprawnienia do nauki etyki w szkole, a z drugiej strony to jest kierunek dla każdego, kto chciałby po prostu tutaj się w tej dziedzinie czegoś dowiedzieć. I myślę, że bardzo dobrze byłoby, żeby przyszli do nas nauczyciele, ponieważ często etyka w szkole jest postrzegana jako opozycja do religii, prawda? Dobrze by było, bardzo fajnie by było, gdyby przyszli nauczyciele, właśnie ci prawicowi, z takim nastawieniem, że to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie możemy młodych ludzi kształtować i pokazywać im to dobro wspólne, ten wspólny fundament tych wartości uniwersalnych, które są po prostu wspólne dla każdego człowieka, któremu zależy na dobru. Że to właśnie nie musi być nazwane chrześcijańskim, żeby było czymś dobrym. Oferta zatem bardzo szeroka. Ja gorąco kibicuję zarówno Kolegium Intermarium, jak i Instytutowi Ordo Iuris w rozwoju ich tych wszystkich działach. Myślę, że można wspierać na rozmaite sposoby, nie tylko wstępując do Kolegium Intermarium i idąc na studia, ale do tego oczywiście też zachęcam, ale także zostając darczyńcą obu tych instytucji, to można zrobić sięgając po informacje tam zamieszczone na stronach tychże instytucji i oczywiście można wspierać te projekty oglądając i szerując, rozpowszechniając film. Film Ordo Iuris, kto za nimi stoi. Film, który dobrze, żeby trafił do naprawdę jak najszerszej publiczności, bo lewica nie wie, kto stoi za Ordo Iuris. Ma naprawdę bardzo różne wyobrażenia. To często dotyka także powszechną świadomość. To trzeba przełamywać i film Łukasza Karpiela naprawdę to robi, więc gorąco zachęcam do tego, by go oglądać, by go udostępniać. Myślę, że pani też do tego apelu przyłącza zdecydowanie. Oczywiście, jak najbardziej. Też wspomnę o tym, że mamy program stypendialny dla naszych najzdolniejszych studentów. Zależy nam na tym, mamy świadomość, że to jest uczelnia prywatna, więc płatna, ale nie chcielibyśmy, żeby najzdolniejsi studenci nie mieli możliwości studiowania u nas.
I już ruszył ten program stypendialny, już są pierwsi beneficjenci. Ale żeby tego, ten program stypendialny działał, to musi być wsparcie Polaków. Tak, dlatego serdecznie zapraszamy, zachęcamy, żeby właśnie stać się takim darczyńcą, mecenasem, jak to dawniej bywało. Łącznie z tym, że można na przykład wybrać sobie studenta, którego chce się wspierać. To może być na przykład ktoś ze znajomych, ktoś z rodziny, komu chce się na przykład takie stypendium ufundować. Serdecznie do tego zapraszamy, zachęcamy. Przyłączam się do tej zachęty. Raz jeszcze Państwa na koniec wzywając niemalże do tego, żeby udostępniać jak najszerzej ten film Ordo Iuris, kto za nimi stoi, oglądać go, mówić o nim swoim znajomym. To naprawdę ważny materiał, który przekłamuje po prostu lewicową, fałszywą propagandę. My mówimy prawdę i daj Boże, żebyśmy mogli jak najdłużej to robić. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się i z Panem Bogiem.